Co Fianuś robisz? Pewnie wszyscy się zastanawialiście, co ostatnio my skręcaliśmy na tym filmiku. A więc mamy co nowe, Jasiu? Łóżko. Mama ma nowe łóżko, prawda? I tu zrobiliśmy trochę przemeblowanie na potrzeby właśnie tego łóżka. Musieliśmy Jasia łóżko ustawić tak, a Fianusia tak, ale niedługo. Tylko mama musi albo sprzedać te dwa łóżka. O, już Fianuś zepsuł światełko. No. Jasiu. Widzisz, co on zrobił? Muszę te dwa łóżka sprzedać i dołożyć i wtedy kupię im piętrowe łóżko. Tutaj na tą ścianę, ale jeszcze wcześniej. Wcześniej lub później myślę, że najpierw kupię to łóżko. Pewnie to tak będzie, bo remont pewnie gdzieś na wiosnę będziemy robić. Jeszcze muszę zadzwonić do tego pana, który ma ten remont robić. I pokój będzie w kolorach szarych i stąd też, znaczy się szaro-niebieskich, szaro takim błękitnym, bo już mamy farbę kupioną. Jasiu, ja teraz mówię, tak? Powiesz za chwilę. Więc dlatego łóżko jest też taki, to jest taki grafit ciemny z takimi białymi bokami. I tu też jest grafit, wieczorem to wygląda jak czarne. No i tam ma białe i tam jest to podświetlenie, które przed chwilą widzieliście. I to był mój prezent, który sobie sama zrobiłam świątecznie. A dlaczego to tam wrzuciłeś? I jak ja to wyjmę stamtąd? Zostaw. Zostaw, Jasiu. Zostaw, proszę, tak? Proszę, zostaw to. Niepotrzebnie to tam wrzuciłeś. Nikt ci nie kazał. Odejdź. Nie, bo to nie działa już. Działa. Weź, jaką ty masz czarną buzię. Co ty jadłeś u tej babci? No i tak, to był mój prezent, który sobie sama kupiłam. Zamówiłam to z Allegro i musieliśmy to skręcać. Pościel jest stara, natomiast nowe jest to pokrycie na łóżko, ten, jak to się nazywa szybko? No. No mówcie szybko, skleroza. Ta narzuta na łóżko jest nowa. I ona pod spodem ma taki miętowy kolor. No co, bam, zrobiłeś i co? I płaczesz już. Ona pod spodem ma taki miętowy kolor. Taki. Linka mogę wam dać, bo zamówiłam to też z Allegro. No jak widać, Fianusiowi się bardzo łóżko podoba, umie na nie wchodzić i umie z niego schodzić. I już widzę, że tam jest wyciapane całe. No ale wiecie, jak przy dzieciach on kładzie się, mleko pije, wylewa. Co ty robisz, Fianek? Jasiek! Jasiek, zostaw to, proszę cię, tak? Mama to naprawi. No, wy to rozwalicie całkiem. Nie wolno. Nie wolno, zostaw to. Powiedziałam zostawić to. Tak? No i co jeszcze? Aha. I z nowych rzeczy, jakie mamy, to ja nie wiem, czy ja wam pokazywałam tą bombkę. Jasiu ma właśnie też taką w kolorach błękitno-szarych, już na przyszły rok do tego pokoju. Mam nadzieję, że uda nam się zrealizować, znaczy się mi to i w nowym roku zrobimy. Mama, lepiej pokaż im, co on ma na ścianę. Jasiu, mama cię prosiła tyle razy, nie przerywaj, ciemno już jest na dworze, więc tutaj też mamy taką szarą skrzyneczkę, tam Jasiu ma słodycze. Ja początkowo chciałam, żeby to były na moje kosmetyki, ale teraz kosmetyki mam tu. Zdjęłam firany, bo te pomarańczowe firany już mnie tak denerwowały i zostały tylko światełka na oknie i tu mam takie pompony. Nie wiem, czy wam je pokazywałam, ale to też linka wrzucę na dole. Robi je moja koleżanka i ona robi też mnóstwo innych fajnych rzeczy. I właśnie co do firan, to chcę, mam tam materiał jeszcze od poprzednich i
od tych, które mam tu w kuchni. Mam materiał i chcę zrobić właśnie z tego samego materiału, tylko jakąś dam zamiast tej białej tasiemki, dam na przykład szarą. Jakąś szarą albo jasną błękitną. I tutaj nowość. Nowość, którą, bo tu stała szafa, mój mąż ją wyniósł w święta. I nowość, którą już kupiłam latem. Tu też przyniosłam ten mój stoliczek z Pepco. Franek niestety w święta potłukł mi jedną szybkę w tej w tym lampionie. A ten lampion dostałam od bratowej mojego męża. No i tutaj jest lustro, w którym mnie widzicie. Na które powiesiłam te kulki Cotton Balls. I ono jest też takie. Widzicie, to jest z Biedronki lustro i to ma taki bardzo ładny srebrny kolor w takiej strukturze. No i jest super i w końcu będę mogła nagrywać Get Ready With Me. Więc tu będę to nagrywać. I dlatego to lustro kupiłam, to kosztowało 40 ileś złotych, czy 39 jakoś tak, ale latem. Latem w Biedronce i cały czas czekało, aż mój mąż je zamontuje. Jak widzicie, jestem widoczna cała, więc myślę, że... Proszę cię, tak? Możesz chwilkę? I będę cała widoczna. No. Jeżeli zrobimy ten remont, to na pewno ten żółty kolor nie będzie już tak straszył. Myślę, że szare kolory. Zastanawiam się, czy tego niebieskiego nie dać tylko na jedną ścianę lub paski zrobić, ale to na pewno będę Wam wszystko dawać znać. No, także trzymajcie kciuki za moje postanowienie, żeby nam się ten remont udał. Tutaj mam tą świeczkę z tej latarenki, ale nie chcę jej wkładać, bo Franek ją wyjmuje. I muszę chyba iść do szklarza i dorobić tą jedną szybkę sobie tam. No, to tyle, co chciałam Wam pokazać z naszych nowości. Jeszcze jedna sprawa co do tego łóżka, to ono jest super szerokie, natomiast ten materac, który był dołączony w właśnie, no do tego łóżka, tak? To niby jest jakiś siedmiowarstwowy i tak dalej. Ale on jest bardzo miękki i bardzo się zapada i myślę, że za niedługi czas trzeba będzie go po prostu wymienić na porządny. Na porządny materac, który kosztuje dużo pieniędzy, no ale myślę, że to trzeba będzie i tak zrobić, żeby kręgosłup nas nie bolał. No a mnie przynajmniej, bo bardzo dużo czasu spędzamy tutaj. Wiadomo, pół swojego życia spędzamy w łóżku, więc no. To tyle. A łobuzy teraz broją, jak zwykle. To było schowane, te zabawki. Ja je wyjęłam, bo chcę je wystawić na sprzedaż, bo już Franek ich nie używa, a teraz nagle jak je wyjęłam, to zobaczcie. To zobaczcie, co się dzieje. Mama, to mi się przyda. Z pewnością. No. A Fran już dostał na święta. Jasiu, pokaż tego konia, którego Franuś dostał. Postaw go ładnie. Mama miała przed chwilą postawionego. Tego konika dmuchanego. Czy osła, czy co to tam jest. I tego farmera, z którego zwierzaki tutaj już powylatywały. Takiego farmerka miał kiedyś Jasiu i bardzo ładnie się nim bawił. Potem go wyniósł do piaskownicy. I co? Jasiu, przynieś od babci jeszcze tego pieska, bo mama go nie pokazywała, bo on był wtedy w pudełku. No, Jasiu wyniósł go do piaskownicy, tego farmerka i on się zniszczył i dlatego Franusiowi Mikołaj przyniósł takiego samego. Natomiast Jasiu bawił się nim bardzo dobrze, a Franek to tak wiecie, tak nie bardzo. A pamiętam, że Jasiowi też naroczek to kupiliśmy. I to była jego pierwsza taka porządna zabawka.
No, a Franuś teraz widocznie ma za dużo wszystkiego. No, a Jasiu dostał ten tor Hot Wheels, który widzieliście też w poprzednich filmikach. Tam taki urywek. O, i tego pieska jeszcze Franuś dostał. Dobra, ale weź, bo... Takiego pieska grającego. Dobra, połóż. Franuś, nie zjadaj tego. Mama to chciała wystawić na sprzedaż. Ale ja wstawiam. Smakuje ci, Franek? Smakuje ci? Nie. Dobra. Jasiek. Czemu ty tak skaczesz na tego konika? Dobra. Słuchajcie, tym optymistycznym akcentem żegnam się z wami. Póki co jeszcze choinka żyje. Nie wiem, czy wam opowiadałam, że Franek miał incydent i zwalił choinkę na siebie. No i musiałam ją od nowa poprawiać, ale teraz już nie wygląda tak dobrze, jak wyglądała. Wyglądała zdecydowanie lepiej. Prawda, Franek? Dobra, słuchajcie. Także trzymajcie kciuki za to, żeby nam się udało zrobić ten remont tego pokoju, bo ja już nie mogę patrzeć na te ściany. I to jest takie moje postanowienie noworoczne. Auć! Nie gryź! Dobra, kończę, bo mały gryzoń mnie gryzie.